O! Super. Aj, taka ładna rybka, no. Shit. Puścił. Piękna rybka była. Grzesiu, pomachaj znów, no bo ja ciągle we vlogach jesteś, no widzisz, kurde, no co półka to vlog. A tu też sztuka jest, port Gdynia, fajna salka, akustyka do dupy, ale mówię. Studenci. Hej. To leci na żywo. Fantastyczni zawodowcy. Tam port Gdynia, port Gdynia, Arka Gdynia. No i tu proszę. Ścianka. Pozdrawiam z Gdyni. To racja. Monty Python. Rybka. O! Ej, ładny. Ładny okonek. O, jest. Piękny okoń. Piękny okonek jest. O, boczny trok. O, już się wypiął. Chodź. O, zobaczcie, jaki ładny. O! Hej. Nareszcie nad wodą, słuchajcie. O, wyskoczyłem na godzinkę. Tyle zajęć, słuchajcie, okołodomowych i zawodowo się działo. Totalnie nie miałem czasu, słuchajcie. 2 miesiące czekałem, żeby wyskoczyć na moją wodę, chociaż na godzinkę jestem z bocznym trokiem, na szybko okonek wpadł. Przynęty okoniowe są tutaj. Proszę, paprochy 2,5-3 cm. Zaraz wam pokażę. Tutaj, o. Na to wziął okonek. A widzicie? Mam nadzieję, że widzicie. Motor oil. Zielony z brokatem. 3 cm. Twisterek, obciążenie 8 gram, żyłka 0,12. Cóż, słuchajcie, zaczynamy w końcu trenować i wędkować. Piękna pogoda, były upały, były deszcze. Jest godzina 6:00. Jak widzicie, melduję się nad wodą. Słuchajcie, dużo informacji, nie wiem czy dzisiaj dam radę, bo chciałbym powędkować, nie mam czasu teraz gadać. Chciałbym jak najwięcej przez tą godzinkę jeszcze porzucać. Na łódce jestem tutaj, przy brzegu. No zobaczymy, może coś jeszcze będzie do pokazania.
Cieszę się z okonka. Sam się uwolnił, jak widzieliście. Także długo pozować nie chciał. Mam nadzieję, że mikrofon zbiera. Raz. No i cóż, wędkujemy. Słuchajcie, koszulki będą. Ogłoszenie niesamowite. Macie w zakładce społeczności na smartfonach. Szczególnie można to odbierać. Tam informuję o koncertach, o innych rzeczach, wydarzeniach. Nie tylko wędkarskich, bo jest to mój kanał oficjalny. Więc nie tylko wędkarstwo, ale głównie wędkarstwo. Teraz już ruszamy z koksem. Będzie wędkarstwo, słuchajcie, będą szczupaczki, spinning, casting, spławiczek. Na pewno już tak tęsknię, chyba bardziej niż wy. Dzięki, że jesteście ze mną, że przybywacie pomalutku na ten kanał. Zapraszam wszystkich innych do subskrypcji kanału. Będzie się działo, koszulki będą, słuchajcie, przepiękne. Będą koszulki artystyczne z moim logiem do nabycia. Także chwilka cierpliwości, pytajcie, będą wszystkie linki, ale to jak czas na to przyjdzie, słuchajcie, to nagram filmik o tym na pewno. Czekam na te t-shirty, także kilka wzorów będzie przepięknie malowane, wspaniała artystka, także na pewno będzie klasa. Odzież nietypowa, jeszcze takiej nie było. No tak, jak widzieliście na zbliżeniu, mam nadzieję, że widzieliście taki paproch. W zasadzie taki zgniło zielony, motor oil można powiedzieć, taki zmieszany z glonem, pałka. Około 50 cm boczny trok, 0,12 żyłka, hak chyba 8 do bocznego troka. Zestaw widzieliście, Abu Garcia, plecioneczka, stary kołowrotek, niezawodny Abu. I tak, tutaj będę podcinał, miałem branie, więc tutaj kontynuuję penetrację. Dość daleki wyrzut, poczekać aż zestaw się ustawi do dna, opadnie i słuchajcie, boczny trok bardzo wolniutko szorujemy po dnie. Wiem, że są zwolennicy, jakże i przeciwnicy tej metody. Dla mnie to jest metoda spinningowa, lekki ultra spinning, skuteczna na okonie głównie, na białoryb również, ale na zawodach spinningowych boczny trok daje po prostu punkty, tak jak uklejówka na zawodach spławikowych, więc trzeba ją troszeczkę potrenować i nie brzydzić, ani nie wybrzydzać. Jest to metoda idealna do penetracji zbiornika, jak się nie ma pewności co do żerowania ryb. To jest idealny papierek lakmusowy, taka sonda, jeśli się nie wędkuje z echosondą. Bocznym trokiem można i wybadać dno i zobaczyć, poszukać rybki z brzegu i wolno twitching, słuchajcie, o, podbijam szczytóweczkę troszeczkę, jak granie na okonie, jak pod lodówce, zabawa, ale czasami można się zdziwić, bo mogą skusić się na to i większe sztuki i ryby ciekawsze. Na przykład sandacz, na przykład boleń ma większe jakieś, mniejszy bolonek, ale częstym przyłowem jest szczupak. No i biała ryba, wiadomo, leszczyk jakiś tam czasami, czy zdręga, czy płoć, też się mogą skusić, jak się trafi. No, jakieś perłowe albo białe twisterki, poprochy. Wolno prowadzimy. Ja tak robię pulsacyjnie, nadmiar plecionki zwijam i później delikatnie ciągnę zestaw po dnie, podbijając, drgając. Także gra jak na instrumencie. A propos instrumentu, ukazał się teledysk zapowiadający moją nową płytę. Zapraszam niebawem, Studio H. Wydawca będzie płyta Publishing i fajna muza, optymistyczna. Słuchajcie, nowoczesne, elektroniczne bity, hip-hop i future bass i house, cokolwiek, troszkę akustycznego jazzu, także do oboru, do koloru. Tytuł mojej płyty to Positive Attitude. Także słuchajcie, będzie ciekawie i płyta pewnie będzie dostępna z licencją publishing na stronie wydawcy, jak i płyta w wersji płyty. Płyta wersji płyty, czyli CD, do nabycia, ale to będą stosowne informacje na Facebooku, na które zapraszam.
i na pewno podczas kolejnego jakiegoś klipa dotyczącego tego albumu płytowego. Myślę, że w przeciągu miesiąca, dwóch maksymalnie do końca wakacji powinien album już mieć swoją premierę. Także tyle ogłoszeń duszpasterskich. No a co do wędkarstwa, szykuję się w końcu na nagranie jakiejś serii nowej wędkarskiej filmów Urbanowitz Fishing Series. Może kilka odcinków, zobaczymy. Troszkę więcej czasu wyskrobię. I może mi się uda nagrać, publikować. Muszę nadrobić zaległości. Mam ogromne. Bardzo tęsknię za wędkarstwem, no ale słuchajcie, sporo spraw zawodowych, okołodomowych się dzieje, więc totalnie nie miałem czasu nawet na dłużej wyskoczyć do miasta, czy gdziekolwiek, już nie mówiąc o rybach. Ale jestem, cieszę się. Jestem z Wami z powrotem, także wędkujemy. No na razie nic, słuchajcie, miałem tylko jedno szarpnięcie. Zaraz zmienię gumkę i bardzo, znaczy wolno po tych krzaczkach trzeba prowadzić to. Jest trochę drobnicy, jest troszkę, widzę, sieczki. Tutaj, przy tych liliach, przy brzegu i tak obławiam wachlarz cały, aż tutaj, do trzciny. Cóż. Miałem dwa pobicia, już mówiłem, podczas wędkowania. Trzecie pobicie, piękne okonik, może i większy okonek jak ten jedynak, którego udało mi się wyjąć. No ale wypiął się, no niestety. Nie zdążyłem nawet kamery włączyć. Także tak to jest. A jeszcze tutaj, może Wam pokażę. O, przepnę tutaj, o, tą gumkę. Bardzo ładna gumeczka. No i słuchajcie, miałem kilka pobić okoniowych. Piękna jedna rybka, ale wypięło się wszystko. Nie zdążyłem nawet kamery włączyć. No niestety, na boczny trok. Zmieniałem kolory paprochów. Teraz perłą 3,5 cm jadę twisterkiem. Ale nic już. Te okonki chyba się wykruszyły tutaj. No miałem 2-3 pobicia. Pewnie gdybym był skuteczniejszy dziś, to bym wyciągnął jeszcze 2-3 okonie więcej. A tak na razie jest tylko jedynaczek, okonek, taki 20-25 centów. Dobrej to, poczułem nareszcie rybkę jakąkolwiek na wędce. Na maksa się cieszę, mam nadzieję, że teraz już częściej będę nad wodą, w końcu już wszystko tam, że tak powiem, się wyklarowało, nadrobiłem zaległości. Teraz muszę nadrobić zaległości z Wami, YouTube'ami i wędkarstwem przede wszystkim. No cóż, jeszcze pomajtam trochę, przepnę jeszcze tą gumkę, pokażę Wam, o, tą gumeczkę na piątce, główce, widzicie, o, czarny grzbiecik, skuteczna moja tutaj ulubiona, okoń, szczupak, bolenie widzę, jakieś się chlapią, albo jakiś białoryb. No i nic szczególnego się nie dzieje, może zmienię miejsca, ale dzisiaj chciałem tylko tutaj, na tej miejscówce troszkę pospinningować różnymi metodami. Zaraz przepnę gumkę, podziguję. Jak coś się pojawi, to jeszcze włączę kamerę. A jak nie, to się żegnam, bo chyba mnie ciśnie. Muszę do kibla skoczyć. Nara. Trzymajcie się. Do zobaczenia niedługo. Wpadajcie na kanał, śledźcie, będą wędkarskie filmy i nie tylko, koszulki i inne rzeczy. Bye! Yeah.